Cześć, witajcie z tej strony Kapsel16 i witam Was w materiale z ciekawymi faktami o Leonie Tomasie III. Jeżeli spodoba się Tobie ten filmik, to koniecznie daj znać o tym klikając kciuka w górę. A jeżeli jesteś na kanale nowa bądź nowy, to zapraszam Ciebie do zasubskrybowania kanału wraz z ikoną dzwoneczka, aby być na bieżąco z nowym koktajlem ciekawostek. Do wstępu tego filmiku chciałbym serdecznie pozdrowić Tenorbasik, Jasia, Szarego Szreka oraz Xaviera. Jeżeli również chciałbyś zostać pozdrowiona, pozdrowiony, to napisz mi o tym w komentarzu, a ja już nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Leon G. Thomas Free przyszedł na świat 1 sierpnia 1993 roku. W jednym z 5 okręgów Nowego Jorku, w Brooklynie. W obecnym momencie ma 26 lat. Mama aktora to Jayo Anthony. Natomiast ojciec aktora to Leon Thomas II. Z rodzeństwa aktora ma młodszą siostrę o imieniu Jayla. Swoją przygodę z aktorstwem rozpoczął w 2003 roku, kiedy to zadebiutował w produkcji filmowej Robbie and Roach, epizodycznym odcinku Plan sezonu 1 odcinku 3, gdzie wcielił się w rolę chłopca. 3 lata później miał miejsce debiut telewizyjny aktora w Just for Kicks, gdzie odegrał rolę Taya. Od 2006 roku do 2010 wystąpił w różnych produkcjach telewizyjnych i filmowych, które wyświetlają Wam się na ekranie. A od 2010 roku do 2013 wystąpił w produkcji Nickelodeon Victoria znaczy zwycięstwo, gdzie zagrał Andrea Harris. W tym momencie wyświetlają Wam się wszystkie obecne nominacje aktora. Tak aktor prezentuje się w fanartach wykonanych przez użytkowników, którzy wyświetlają się obok swoich prac. Według strony Celebrity NetWeb szacowana wartość netto aktora wynosi 600 tysięcy dolarów amerykańskich, co w przeliczeniu na polską walutę wynosi 2 498 130 zł. Posiada swój własny album muzyczny zatytułowany Genesis. Posiada kanał na YouTubie, na którym ma 9 filmów i ponad 62 tysiące subskrypcji. Na kanale Leona znajdziemy autorskie teledyski aktora. Konto zostało założone 26 sierpnia 2008 roku i nagromadził ponad 1 360 000 odsłon. Na Facebooku Leona obserwuje go ponad 575 tysięcy osób. Na Instagramie ma ponad 1 300 000 obserwujących, a na Twitterze śledzi jego profil ponad 1 000 użytkowników. Poza serialem Victoria znaczy zwycięstwo wystąpił również w 20 innych produkcjach filmowych i telewizyjnych. Dziękuję za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że przedstawione ciekawostki Wam się spodobały. Jeżeli dotrwałeś do tego momentu, to napisz w komentarzu Andrej Harris, a przypnę Tobie serduszko. Do usłyszenia w przyszłych ciekawostkach o Matthew Bennecie. Cześć!